pójść na ziemię. Tory! Muszą prowadzić do kopalni. Ten ładunek blokuje drogę. Wygląda na to, że woda przestała. Żuraw trzymający ładunek jest zasilany wodą. Gotowe! Chodźmy dalej. Na lewo od skrzyni jest palenisko. Może je rozpalić. Pewnie w okolicy jest ich więcej. Poszukajmy. Mam nadzieję, że kooperatywa jest w cudzysłowie. Dostanę się tam, jeśli mi pomożesz. Dobra, pójdę dalej i się rozejrzę. Ojcze, tu jest brama prowadząca do wejścia do kopalni. Jeśli tu wejdziesz, pomożesz mi ją unieść. Jeśli. No dawaj, przeskoczy. Kolana ci nie wysiądą. Atreusie? Mam nadzieję, że przeskoczysz. Kolejna z tych drewnianych rynien. Jak krasnoludy to wszystko wymyśliły? Ano, jak to mówią, wygoda matką wynalazku. Po co harować, skoro woda może odwalić robotę za ciebie?
Oby Tyr tu był. Atreusie, szukamy informacji. Wiem. Znów zakładasz, że próbuje wszcząć wojnę. Ale wcale ty mu nie zaprzeczasz. Bracia, moglibyście dać już temu spokój. Każdy z nas podnosi po swojej stronie. Cięższe niż myślałem. Dzięki. Chodźmy dalej. Jest i wejście do kopalni Durlina. Spróbuj trafić pod innym kątem. Mam dla was coś jeszcze. Sindri! Co takiego? Ponieważ chwilowo nie macie źródła światła, z naszej winy, i możecie nie dostrzec potworów w ciemności, przyjmijcie to. Dobra, wracajcie na szlak. Do zobaczenia. Dzięki, Sindri. Czekaj, jakich znowu potworów w ciemności? Blisko. Wow. Widzisz to? Ten wielki żuraw się przybliża.
Zostań tam. Tak jest. Zaczekam po drugiej stronie. Mimirze, jaka jest szansa, że to w tej kopalni przebywa Tyr? Turlin miał w sobie więcej alkoholu niż ten żuraw oliwy, ale wątpię, by nas oszukał. Myślisz, że chłopak jest naiwny? Bardzo chce się wykazać. Zakłóca mu to osąd. Bracie, wiem, że w głębi duszy bardziej w niego wierzysz. Co się stało z Kwazirem? Widzowie go dopadli. No, jeden z widzów. No, Thor. Znalazłeś coś? Chodźmy dalej. Chyba tu. To ta kopalnia. Ciekawe. Ale w tym momencie raczej nic z tym nie zrobimy. Uwaga! Wygląda na to, że oficjalne wejście jest zablokowane. Ale musi być inna droga. Może w jaskini jest przejście? Tędy. Na szczęście to nie ślepy zaułek. Sprawdźmy, co jest dalej. Jaffa! Skąd one wyłażą? Z
Zdecydowanie pachnie tu jak w pobliżu kopalni. Do tego chyba słyszę wodę. Zwolnij, Atreusie. Uważaj. Bądź gotów. No, chyba już wiem, skąd wychodziły te pełzacze. Tam nie dasz im rady! Trzymaj się blisko! Wszystkie. Zostaje po nich taki smród, że ciężko wytrzymać. To my zakłóciliśmy ich spokój. Chodźmy dalej. Gdzie Alfa? Może ta łódź zabierze nas w głąb kopalni. Warto spróbować. Chyba raczej nie dostaniemy się tam inną drogą. Przepraszam. Wiem, że nie chcesz tego słuchać, ale te myśli nie dają mi spokoju. Całymi dniami walczymy. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy robić tego u boku Tyra. Nie znamy go. Widzieliśmy ołtarze. Jest urodzonym przywódcą. Jako jedyny postawił się Odynowi. Skoro raz się odważył, to zrobi to znowu. Obrazki z przeszłości nie przekazują pełnej historii. Tam są drzwi. Kiedy wysiądziemy, musimy tam zajrzeć. Czuję, że Tyr jest blisko. Cały czas czuję, że z jakiegoś powodu jesteś na mnie zły. Odkąd jesteśmy w Svartalfheimie, krytykujesz każdy mój ruch. Jeśli uważasz, że nie umiem prowadzić, to powiedz. To nie twoje kompetencje kwestionuję. Dobrze, to co w takim razie? Przemyśl swoje zamiary. To miejsce jest ogromne. Budowa musiała trwać wieki. Kolejne drzwi. Tam też trzeba będzie zajrzeć. Instrukcje Durlina nie były jednoznaczne. Nie, musimy szukać.
wspominałeś wcześniej o moich zamiarach. Mam zamiar pomóc Bogu Wojny powstrzymać Odyna. A żeby to zrobić, muszę go najpierw uwolnić. Uważajcie, przyjaciele! Sindri? Tylko ostrożnie przy wysiadaniu. Małymi kroczkami. Wszędzie pełno zardzewiałych gwoździ. Widziałeś jakieś ślady Tyra? Myślisz, że zapuszczałem się w ten labirynt ścieków? Nie. Z pewnością sami go znajdziecie. Czy ja wiem? Ta woda wygląda na czystą. Słowo klucz. Wygląda. Polecam się. Ogień dezynfekuje, więc te ostrza są bardzo higieniczne. Zdezynfekuję narzędzia. To chyba najlepsze z moich dzisiejszych dzieł. Bardzo dobrze. Pamiętaj, to, że masz nowy pancerz, nie oznacza, że masz znowu dać się poobijać.